podchodzić do wielkiego człowieka, wielkiego sportowca, dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego, który jest wściekły po tych eliminacjach, co zrozumiało, ale twoje doświadczenie, myślę, już spowodowało, że wiesz doskonale, co poszło nie tak. No, po prostu za każdym razem chcę sobie coś udowadniać, chcę rzucić za daleko. Zamiast myśleć o poprawnym wykonywaniu, to myślę o rezultacie, jaki osiągnę. I to mnie po prostu zgubiło, no, ale nie można tak rzucać, to jest porażka. Na treningach, z tego co wiem, było dużo lepiej. Parę metrów dalej niż minimum, które dawało, powiedzmy, parę metrów dalej niż 65-50. To tutaj co, warunki czy po prostu ambicja sportowa? No, oczywiście zawsze największym wrogiem sportowca jest jego ambicja. No ja sobie kolejny raz nie potrafię jakby z tym poradzić, więc no chyba trzeba powiedzieć, że są to moje ostatnie, zastanowię się, możliwe zawody w życiu. To bardzo odważna deklaracja, przemyślana na pewno? Na pewno gdzieś tam po części przemyślana. Mistrzostwa Europy Berlin, teraz kolejne tutaj 62 metry, no to znaczy, że coś jest nie tak, tak? Gdzieś sobie nie potrafię z tym poradzić i nie wiem, czy będę sobie w stanie mógł poradzić, więc nie wiem. No wiem, że jestem przygotowany, jestem zdrowy jak nigdy i przygotowany lepiej aniżeli przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio, tak? No niestety kolejny konkurs nie wychodzi, więc no chyba szkoda zdrowia, szkoda nerw i tego wszystkiego poświęconej pracy, tak? No nie jestem już coraz młodszy, tylko coraz starszy. Ale ty wiedziałeś, że ten sezon będzie trudny. Ty wiedziałeś, że celem są Igrzyska w Tokio. Chyba nie można tak z tego wszystkiego rezygnować pod wpływem emocji. No gdzieś tam emocje już po części opadły, konkurs się skończył i tak dalej. No nie wiem, zastanowię się, pomyślę. Bardzo możliwe, że jeszcze wystarczy. Na pewno wystartuję na zawodach wojskowych, na igrzyskach w Chinach i zastanowię się, co dalej robić. Po prostu no, szkoda chyba pieniędzy podatników, żeby wydawać na 62 metry. Poczekajmy, aż naprawdę ochłonie Piotr Małachowski.